naprawdę mało dostrzegalnych miejscach. Ostatnim razem pamiętam było w jakimś pokoju zaciemnionym tutaj chyba obok tego wazoniku. Okej, nie zrobię tam tego kolesia, bo znów kamera podniosła raban. Okej. No i widocznie manual znajduje się zawsze w tym samym miejscu, bo już chyba czwarty raz widzę go właśnie na tej półce. Okej, mam notatkę i opuściłem za... Boże. Nie przeszukałem wszystkiego do końca, dlatego... Może się cofnę. Tak, mieliśmy notatkę o projekcie Epsilon, który... który chyba wcześniej mogliśmy wyczytać, że został zawieszony. Chyba ze względu na brak kompetencji, coś w tym stylu. Na początku myślałem, że Epsilon był projektem, właściwie operacją, która... wokół której oscylowała fabuła pierwszej części, jednak to był... projekt Lambda. Nie włączaj tego durnego alarmu, proszę się. Good fucking lord. Czemu oni nigdy mnie słuchają? Proszę ich ładnie, nie włączajcie alarmu. Nie, oczywiście muszę. Jestem taki smutny. Właściwie chcę zwiedzić te pozostałe pokoje, no, może dla pancerza także. Jakby upewnić się, że niczego nie pominąłem. Jednak wątpię, tutaj naprawdę nie znajduje się taka duża ilość materiałów wywiadowczych, zatem... Jeśli po drodze znajduje się bardzo dużo papierów, zatem... najczęściej możecie po prostu pominąć zwiedzanie reszty pokojów. No i cóż, do następnego etapu prowadzą dwa wejścia. Właściwie przypomniałem sobie, że nie zwiedziłem jeszcze jednego obszaru. Do obszaru następnego prowadzą dwa wejścia i właściwie poprzednie wejście, które właśnie omyłkowo wlazłem od razu, było chyba nieco mniej dogodne. I to jest kompletnie zła droga. Teraz wolno tutaj, potem wolno tam. Zdaje mi się, że kiedyś mogły wyłączyć te kamery, ale to chyba wiązało się z tym... To też zła droga. To chyba wiązało się z tym, że po prostu gra mi łaskawie dała nieco więcej amunicji, która mogła wyłączać kamery. Właściwie się zgubiłem już. Który z tych... Albo myślę... zbyt w przód? Albo coś? Ale nie... Myślę o pewnym miejscu i to było pseudo-laboratorium. Naprawdę zdaje mi się, że gdzieś ono tutaj było, jednak zapomniałem, gdzie się znajduje. Dobra, powęszę jeszcze trochę i dam sobie spokój. Tam i tak nie było nic ciekawego, po prostu jeśli nie znajduje się... nie znaleźliście... Właśnie, po prostu, naprawdę. Już mam dość tego alarmu. Jeśli nie znaleźliście radyjka, czy... Jezu, dyktafonu właśnie przy tej konsoli, czy w tych... małych pokoikach, to właśnie do tego laboratorium musicie się udać, ale... Ja sobie dam spokój już. Naprawdę, mam dość kamer, mam dość tych alarmów. Cornelius Fitchpins, Hansen, third class. Okey-dokey. These uniforms sure look a lot better than the old ones, but the... Keep your eyes open! No i cóż, po raz kolejny przerwałem rozmowę. To była ta rozmowa, o której mówiłem wcześniej, bo... było to chwalenie tych uniformów, jakie one są wspaniałe. Po raz kolejny alarm z dupy. A nie, dobra, niech nie będzie trochę z... Niech oddam nieco sprawiedliwości grze i powiem, że nie był z dupy, tylko był całkowicie uzasadniony. To był świetny tant.
Z tego interkomu nie będziemy korzystać na razie. Potem nieco nam się przyda. Okej, tutaj mamy laboratorium, w którym te roboty są montowane. Ja tak naprawdę jestem niemal pewien, że w poprzednim obszarze mogliśmy spotkać coś podobnego. Stary, naprawdę nie chcę, żebyś włączał mi alarmy. I tu mamy dosyć interesującą notatkę. Jest to notatka od samego dyrektora, który przekazuje w niej informacje, jakie wydobył od generała właśnie, czego byliśmy świadkami w poprzedniej cutscence. Czy może nie w poprzedniej, w którejś tam z kolei. Co jest bardzo interesujące, odkąd zazwyczaj w takich parodiach widzimy jak... Właściwie nie widzimy, jak szef czy jakiś dowódca złowieszczej organizacji bezpośrednio angażuje się do wykonywania zadań, po prostu zazwyczaj zleca to swoim sługusom i sam zajmuje się bardziej planowaniem oraz, no cóż, opieprzaniem swoich podkomendnych, którzy, jak wiemy dobrze, za każdym razem zawodzą w wykonywaniu zadania. Żadnych alarmów! What? O mój Boże, tam była kamera. Właśnie nigdy się nie przyglądałem tym. Wyglądają dostatecznie futurystycznie, I guess. Dobra. Okidoki. Au! No i cóż, jak widzicie, te roboty naprawdę bolą. Czego my w ogóle tutaj szukamy? Już zapomniałem. Otóż nadal mamy to zadanie. Główne, oczywiście. Na razie nie będziemy w stanie jego wypełnić. Chyba zaś musimy po prostu przejść ten etap i to właściwie tyle, jeśli chodzi o ambitne cele. Tu wszystko mam. Właściwie przez te etapy będę przechodzić raz jeszcze. No to już o tym później. Tam była kamera, tam był schód na górę. Okej, to jest obszar następny. Na razie to mnie nie idę. Po prostu chcę zwiedzić, co się znajduje na końcu tego korytarza. Mam nadzieję, że coś fajnego. Na przykład... nie wiem, manual. O ile pamiętam, to tutaj gdzieś znajdowało się drugie wejście do tego obszaru. No i wychodzi na to, że ono było dogodniejsze niż to, które wybrałem. Oh well. Słyszę gdzieś strażnika. Słyszę gdzieś robota. O rany, tę rozmowę muszę ją zobaczyć. Come on, chcę usłyszeć. No. Dzisiaj wyjątkowo naprawdę partolę wszystkie rozmowy, jakie mógłbym podsłuchać. To, ile pamiętam, jest dosyć zabawne, odkąd tamten strażnik dyskutuje z szeregowcem Harmu, który właśnie został skostkowany i robi to siedząc na nim. No jak widzicie, próbuje nas ugryźć. I ten nadal nie toczy się, to jest trochę dziwne. O, come on! Myślałem, że mają trochę mniej punktów zdrowia. Serio? Oni mają tyle samo punktów zdrowia, co normalny szeregowiec? Jakim cudem? Come on, nie wmówicie mi, że... oni są tak sprawni bojowo, jak... zwyczajni chodzący na dwóch nogach przeciwnicy. Dzierżący przy okazji broń.
Potrzebuję pancerza. Kto by pomyślał, że złe organizacje przeprowadzają jakiegoś rodzaju konkursy między sobą? Właściwie jestem trochę ciekaw, jakby wyglądało takie trofeum. To pewnie jest kamera, prawda? Nie było kamery. Wow. Okej, czyli tutaj jest drugie wejście do tego obszaru. Ta gra naprawdę nie lubi dawać nam dużo amunicji do włączania kamer. Zaś tej elektrycznej mam już w nadmiarze. Okej, oczywiście, jak można było się domyślać, te roboty nie są wodoszczelne. Jestem trochę zdziwiony, że te roboty nie są projektem Omega. Come on, mamy roboty. Mamy coś, co możemy przy bardzo małych... No, zakładam, że nie kosztują mało, jednak przy małych wysiłkach nie musimy... nikt tworząc takie roboty nie musiałby liczyć się z tym, że nagle się zbuntują, no... Dobra, wiem, że są jakieś tam pierdoły typu zmutowana sztuczna inteligencja i tak dalej. Jednak nadal to jest narzędzie, które bardzo łatwo kontrolować, a tymczasem okazuje się, że projektem Omega jest program super żołnierzy, który do końca i tak nie jest poprawny, odkąd musimy cały czas mieć kandydatów, bardzo odpowiednich kandydatów, którzy przetrwają proces transformacji, a i tak nawet po transformacji nie będziemy mieć pewności, czy taki super żołnierz nie zwróci się przeciwko swojemu stwórcy. Naprawdę, trochę dziwię się, że te roboty nie były regularnymi przeciwnikami, czy po prostu nie tymi złowieszczymi przeciwnikami spod znaku projektu Omega. No właśnie, mamy przerośniętych mośków, którzy potrafią wleźć w wyładowanie elektryczne. W każdym razie, przed wejściem do tej strefy bardzo dobrze jest się upewnić, czy mamy pistolet z załadowanymi strzałkami usypiającymi oraz nasz karabin. Właściwie karabin zmienię na ten zwykły. I pistolet. Okej, świetnie. Takim oto sposobem skończyliśmy rozdział 12 i zaczynamy nowy, 13. 13 jest rozdziałem krótkim, składa się raptem z trzech stref, które zresztą widzieliśmy wcześniej. A i tak, walki z bossem. Okidoki, mamy walkę z bossem, mamy walkę z Pierrem, mamy walkę z królem mimów, czy coś w tym stylu. Naszym pierwszym działaniem będzie uśpienie tych wszystkich mimów, którzy mu asystują. Ci mimowie respawnują się cały czas, zatem nie ma najmniejszego... O mój Boże! Ci mimowie respawnują się cały czas, zatem nie ma najmniejszego sensu zabijać ich. Po prostu wystarczy uśpić, przez co będziemy mogli spokoju zająć się Pierrem. Pier zaś cały czas bawi się w... Boże. W grę, która nazywa się po angielsku Whack-a-Mole, jak pamiętam. Czyli po prostu wyskakuje z tych oto zapadni, jeżdżąc pod ziemią, jak widzimy. Wyskakując z zapadni i rzucając z nas bodaj widelcami. No i cóż, musimy... Nie musimy w niego strzelać cały czas, po prostu musimy
strzelić jedną serią kilka razy, w zależności od poziomu trudności, po, nie wiem, 5 czy mniej razach padnie. I robi to bardzo widowiskowo. Abigail! I can't control myself! Ah! Ah! Oh, that doesn't sound good. Either head down that way, or go wait over there. Okidoki, oto moment wyboru. Nie musimy wybierać jakichś pigułek. W każdym razie mamy dwa wybory, które prowadzą do różnych etapów, jakie zresztą mieliśmy wcześniej. Jeden z etapów jest nieco krótszy i prostszy, i drugi z nich jest podobno gorszy. Jednak ja pójdę tym gorszym. On nie jest naprawdę taki gorszy. Właściwie ten, którego nie wybrałem, składał się z jakiegoś durnego poruszania się pod wodą i między jakimiś fragmentami terminali i tak dalej, przez co naprawdę było to upierdliwe. Pamiętam nawet wyjście samo z tej wody było bardzo zabugowane, musiałem to robić chyba skacząc tyłem, czy coś w stylu, naprawdę nic czego, co mogę zdzierżyć tak naprawdę. No i cóż, mam przed sobą te laboratoria, które widzieliśmy wcześniej. Słyszymy robota. Strzelamy do robota. Rozwalamy robota. Naprawdę nie wiem, czemu ten etap...